zaraz po wyjściu z maczetą i zabiciu prezentu z nami jest z dupy człowiek Warga. Zgadza się, tak, wszystko to, co powiedziałeś, to prawda. Słuchaj, zastanawiałem się od roku nad ripostą. Podczas ostatniego naszego wywiadu bardzo upokorzyłeś moje miasto, Radom. Pół roku temu, tak. Boże, pamiętam, prawda? Więc jednak widzicie, youtuberzy potrafią pamiętać o ludziach, tak? Tak, tak, pamiętam o tobie. Oglądam twój wywiad cały czas. Wyciąłem sobie nawet, zrobiłem print screena twoje zdjęcie i sobie powiesiłem. I to jest mój taki motywator, że życzę ci zawsze śmierci. To jest tak, jak wiesz, Arya Stark robiła w Grze o Tron, nie? Myślałem, że po prostu to cię dopinguje do crossfitu. Tak, 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 do crossfitu akurat. Do crossfitu. Będziesz szedł cały czas, jeśli chodzi o ten program z dupy, właśnie tym torem, czy wręcz przeciwnie, myślisz, żeby coś sobie zmienić? Wiesz co, ja zmieniam cały czas, bo jakby cały czas program ewoluuje, to nie jest program, który po prostu stoi i mam jakieś ustalone formaty i tylko to robię. Ja robię to po prostu, na co akurat wpadnę, coś mi się podoba, to robię. Teraz mam pomysły na 4 czy 5 nowych rzeczy. Oczywiście nie każda będzie super sukcesem i niektóra, na przykład widzisz, teraz robię takie szczere recenzje, robię z takim kumplem. Zerżnięte ze Screen Junks oraz paru innych. Junkies, Honest Trailers i wszystkiego innego. Tylko, że my to robimy recenzje i tak dalej, bla, bla, bla. W każdym razie to nie jest jakoś komercyjnie super hitem, ale to jest chyba moja ulubiona rzecz, którą robię. W sensie najbardziej mi się to podoba robienie tego z poczucie humoru, które tam rzucamy, żarty, które no, są takie, że nie wszyscy mogą je zrozumieć, no ale jakby to najbardziej lubimy. Tym bardziej, że Marcin też ma dosyć ostre i podobne poczucie humoru do mnie. I tak samo mam teraz z chłopakami, którzy tam są na scenie, czyli Jelenie Jaja. Nie znam. No, bardzo fajni goście, to mam teraz z nimi też pomysł. To z nimi porozmawiam. Jednej rzeczy. Ilvis, to mnie bardzo interesuje. Wiesz co, ja poszedłem na ten casting tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać cokolwiek z nimi, bo to był casting, ja nie chciałem bardzo iść na casting, bo ja nienawidzę castingów, natomiast chciałem iść tutaj, bo to był casting, jak się okazało, oni szukali kogoś do show, do siebie, do Norwegii, tylko jak się okazało, oni szukali sobowtóra swojego, szukali gościa, który wygląda tak jak oni i śpiewa tak jak oni, żeby go wziąć do show i żeby zrobić tam jakiś z nim teledysk, nie? Zostałem źle poinformowany i nagrałem tam swoją piosenkę, stwierdziłem, że o Norwegii im sobie pośpiewam. Piękna, piękna, dotknęła mnie tu mnie dotknęła. I jak dotknęła, a jak Breivika dotknęła? Płakał? No, chyba tak, chyba płakał, tam w więzieniu wielokrotnie płakał. Natomiast tak, ja jakby no, chciałem z nimi nagrać coś więcej, ale oni niestety nie mieli czasu. Znaczy, mieli pewnie czas, tylko źle to zostało zorganizowane. Ludzie, którzy organizowali ten casting, w ogóle źle to jakby logistycznie zrobili, bo oni przyjechali dzień wcześniej, gdzie spokojnie bym z nimi nagrał, a wskoczyłoby im parę słów, no umówmy się. No. Kiedy będzie 250 rzeczy, które wkurwiają mnie w Radomiu? Wiesz co, ostatnio... Ale to in delicate way. I to jest drugi raz byłem w Radomiu... Kiedy? Tydzień temu. Nie odwiedziłeś mnie? Pojechałem tam tylko i wyłącznie po to, żeby znowu zrobić znak Radomia, tylko tym razem nie robiliśmy z Radą, ale wchodziliśmy do postapokaliptycznego, robiłem rzeczy, problemy pierwszego świata postapokaliptycznego. No tak, Radom idealnie do tego pasuje, naprawdę. Właśnie robiliśmy tak, że miasta, w których, które kiedyś, że idziesz do miast, które kiedyś były zajebistymi miastami, a teraz są ruiną, albo idziesz do miast, które wyglądają tak samo przed apokalipsą, jak i po apokalipsie. No i właśnie Radom był jakby jedną z tych. Mam nadzieję, że ten twoje wydanie specjalne, które aktualnie już zmontowałeś chyba, co? Nie. No to co kłamiesz ludzi, że wieczorami siedzisz i montujesz? Siedzę, montuję, no tak, tak, ja cały czas coś robię i to jest najgorsze. Ja po prostu już brakuje mi czegokolwiek, jakiejkolwiek pary rąk, żeby iść dalej, bo nie mogę po prostu nadążyć z tym, co robię i zmontować tego, co mam jeszcze aktualnie gdzieś tam za skórą, za napletem. Skoro rozmawiamy z człowiekiem z dupy, a ja mam rozwolnienie, no to Warga, czy się poczęstujesz? To jest na... przeciwbiegunce lek. Loperamid jakiś? Tak, to jest przeciwbiegunce lek. Tak, loperamidi, nie? Tak. Prawda, no bo muszę dzisiaj, prawda, nie chcę o tym rozmawiać. Dzięki za wywiad. Spoko. Chodź, mordeczko.